Tak mi mówiłeś, że mi się przywita. Peace, yo, Russell! Co? No, to jest ja nie Quaid? I ja Quaid. Tak. I dobre walczenie. Idziemy pobić więcej ludzi. Ja to chyba ze wszystkimi walczył. Nie, nie walczyłem. Ogólnie co my tam ostatnio robiliśmy? Mamy... Przegraliśmy deszcze najlepsze Pokémony. I teraz mamy Pokémony 30 levelu, bo... kod na Expo trochę zaszalał. Przepraszamy. Zabiliśmy po jednym Pokémonie na każdym. No i właśnie, mamy nową parę. Widać ją na layoutie już, ale jeszcze jej nie pokazaliśmy. Więc tak naprawdę nie wiecie, kto to jest. Dobra, wiecie, nie jesteście. Dobra, jesteście. Patrzcie. Jebana żaba. To on. To on. Na co ja walczę? To jest normal, czy... Walka. On cię zajebie z tym dalej. Wystaw swojego drugiego psychicznego. Walka jest dobra na Darku. Ale pewnie mają losowe typy na atakach. Ale lepiej nie ryzykować. Critical hit. Dobrze wiedzieć. Psychiczny tak backbite, to jest to. Takie critikale są najlepsze. Odpalił mnie. Trawiasty Psywave też jest no. Mam 15 levelów więcej i tak nie zabijam na hita. O co chodzi z tym światem? To będzie dobre. To było zajebiste. Mightyena. To ja wyślę moją drugą Mightyenę. Jo, bo ty w sumie mu nic nie zrobisz. Bez... psychicznymi atakami. A on ci dużo może zrobić. Zostajemy, nie jesteśmy cipkami. Prawdopodobnie zaraz umrę. Nie obchodzi mnie 15 level różnicy, ja zaraz umrę. Dobra, nieważne, nie umrę. Chyba. Nie, raczej nie powinienem. Na! Leżyj. Easy. Dobra, jeszcze skoczę podleczyć Poki, bo trochę dostały w ryj. Wow. Co walkę będę za to jak taka pizdeczka mała. Ok. Brzmi kurde, jakie tam... dawno nie grałem w te Pokémony. Ile, że kiedy żeśmy ostatnio nagrywali? Niecałe dwa tygodnie temu. Serio? Myślę, że więcej minęło. Co jest? Mamy gdzie iść potem? Z lasu mamy iść. Do góry tam, tak? Tak. O nie, to najgorszy Pokémon kurwa w tej jebanej grze. One mają ewolucję? Tak, to jest właśnie jego ewolucja. A tylko jedną czy trzy? Czy dwie? Ja czekam na ciebie jak coś przy wyjściu. No okej. Tam chyba będzie... nic się ciekawego nie będzie działo jeszcze. Aż bym to zjedł. Dobra, nie wiem tym. Pięknie, zajebiście. Kermit, jesteś... Zajebiście, to ja się bawię. Wymacam ci suty kiedyś. Jebać tego kościa. Dobra, też idę. Wow. Cześć, nerdy. Macie coś ciekawego? Kurde, trafić nie mogę w tym bramę. Ma, lol. Quick low. Wziąłem pierwszego typa, wyzywałem go od nerdów i dostałem przedmiot. Tak to działa to, w szkołach. To oznacza, że nic więcej już tu nie dostanę. Teraz patrzcie, technologia, kurde, zmienna kamera. Widok z trzeciej osoby, a nie z góry. Takich rzeczy nie oświadczycie w dzisiejszych grach wideo. Ja u ciebie to ja widzę twoją perspektywę jako pokaz slajdów, nie? Tak dosłownie. Nice. To żałośnie wygląda. Ważne, że wiesz, co się dzieje. Tak. Ja pierdzielę. Ale szpanują. Czy to jest, chyba nie wiem, most w Londynie, nie wiem nawet jak to się nazywa. Nie, czekaj, to jest San Francisco. No tak. Unowa jest inspirowana Ameryką. Jebańce. Ona ma niebieskie włosy, lol, pedał za nim. Jebane chińskie bajki, nawet kurwa w grach z Japonii. Żałosne. Jak można?
Jak tak można? Pfy. Hej, nerdzie, masz coś? Nie. Nie. Spierdalam. Mamy największe jebane miasto w tej grze. Pokecentrum. Wiesz co zrobimy? Wiesz co zrobimy z tą sprawą? Pójdziemy do Pokecentrum i wyjdziemy i spalimy z tego. No rusz się, kobieto! To jest czekaj, Gionet. Co? Nie wiem, nie znam. Tak naprawdę powiedziałem, że znam, ale nie wiem. Dobra, i robimy najbardziej strategiczną rzecz, jaką możemy zrobić. Ubić potki? Nie, to chyba mamy, nie jestem pewny. Czy... Przynajmniej ja powiedziałem. Nie, tu... Nie. Mam 9 potek. Dobra, ja trochę tego mam. Jak z pokebolami stoję? O, to też w sumie brzmi jak coś zostało. Mam healbole 3, 2 greatbole. Ale chyba boli powinienem mieć sporo. Całych pokeboli mam 7, no to. Quickbola mam jednego aż. Tak. No to chyba starczy. Healbole 3, greatbole 1, repeatbole 1, premier bola 1. To jest najlepsze? Że jak ja widzę u ciebie moją perspektywę, to ona mniej tnie niż twoja perspektywa. To nieźle. Dobra, idziemy to przez tłum. Podobno z boku, tutaj nie można w ogóle wpaść w człowieka. Nawet jak bardzo byś chciał. Ej, znaczy no tak jakby na przez chwilę nich wpadasz, że insta uciekają, nie? Tak, właśnie o to chodzi, że nie da się na nich wpaść. Dobra, i patrz jak ta technologia. Można tu wyjść. I tu będzie droga! Czekaj! Ej, wpadłem na kogoś! O, bo no tak, bo chyba z tego co kojarzę jest... Czekaj, kto teraz będzie? Teraz jest moja kolej, okej. Okay. Wpadłem i co, nie da się, da się. Dobra, to chyba... I! Ja pierdolę wodny! Musimy złapać, nie? No wypadałoby. Ale ja pierdolę wodny. Dobra, to ja szukam babki, fuck. Quartz pack. Fuck, to ja szukam Kielbon dalej. Kielbon jest fajny, chciałbym... Ale płeć. No wiem. Mogliśmy zrezygnować z płci. Ale biznes, panie. Kryta jebłem. I nadal żyje. Tak, teraz kliknąć tylko run. No, maczołg. Jak tego nie zajebać? Normalnie walnąć go atakiem typu dark, który będzie nieefektywny. Ale jest problem. Nie mam takiego. Nie mam pojęcia jak ci pomóc. Triple kick? Nie, to chyba nie wyjdzie. Hyper... Poison Fang? Wszystko prawdopodobnie co masz jest fizyczne, a ty jesteś podfizyczny. I ty uderzysz. Możesz po prostu spróbować go złapać. Great ball. Bo jest wysoki catch rate ustawiony, więc powinien dać radę. Złapałem. No widzisz. A ja jedno zwykłym pokebolcem. Zajebiście. Jak nazwać jebanego konia morskiego? Który jest smokiem. To jest połączenie konia, smoka i hydry. Z tego, że sidra to nie jest hydra. Nie obchodzi mnie to. Ja już nazwałem. Marysia. Idealnie, bo ja swojego nazywam Maciek. Maciek. Nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że maćki są brzydkie. I lubią degustować parówki. Co to jest? Jebana roślina. Tak zwany najgorszy typ w grze. Chyba jeszcze może... A nie robaczy? Nie, zielsko. O, patrz. O zielsku mowa. Chciałem powiedzieć, czy wszyscy na tej jebanej drodze, czy wszyscy tutaj mają jebanego Sandstorma, ale tak sobie pomyślałem, przecież to przez tutaj nieważne z kim będziesz walczyć, będzie Sandstorm.
A z tego góry steracowym cię zablokuje, o tym ziom. Pedał. Anyx Sandstorm kopie. Shadow Sneak. Z kim ty tam walczysz? Z Pupi! Z trenera. I ty tam masz trenera? No jak pójdziesz dalej, to masz. Nad wodą. Nad rzeczką opada krzaczka. Kurwa, nie ucz się tego. A tu? To jest dom. I tutaj typek cię wyleczy chyba. I w sumie nic więcej. No to spoko. No. Napier, alarmy dodałem. Nie jesteśmy ani trochę over level. Ani... O Jezus Maria, jest twardy. Czy to zadziała dobrze? Czy to nie zadziała dobrze? To zadziała zajebiście. Kolejny. Ani trochę over level, ani trochę. Ani trochę. I tak traciłem Pokémony mimo over levela, nie? Tak. I o to chodzi. Że ta gra jest lepsza niż my. To chyba smutne. Jezus Maria, ten koleś ma 4 Pokémony, on jest pojebany. Co jest w ogóle legalne? O dziwo tak. Nieważne, przerucham je po prostu. Nie zmienię. Solosis. Pani Vetus! Wspomnienia! Jeb się! Rybacy, o tak. O tak, najlepsza walka. Najlepsza rzecz, jaką można zrobić na pustyni, walczyć z rybakami. Kocham życie. I 31 level. Ej, zmienił Pokemona, what the fuck? Co jest? Czy my żyjemy już w tak zaawansowanych czasach? Wciąż jakiegoś ruchu, co mu zmienił Poka, więc... Chyba nie. Już myślałem, że Boże, jakiś czas by nas bić. Trenerzy zmieniają Pokemony. Czy Heal Order, co to jest Heal Order? Przeczytaj. Bo ja się nie wiem. Roll out under him to heal it, is regain. Ziom! Daj się jebnąć. Brać to w sumie? Jak to mnie healuje? O, może brać jak chcesz. Co to jest? Tylko co ja mam? Ja! Braina używam w ogóle? Chyba nie. Kamandu! To wezmę zamiast Braina. To była w ogóle pielęgniarka ten rybak. Nice. On ma 4 Pokemony, to jest nielegalne jak... Chyba. Nie chcę z tobą walczyć, odejdź ode mnie. Czekaj, czy ja dojdę do... dojdę do przeciwnika, okej, okay, przepraszam. Czemu nie mogę dostać żaby z policzkami? Tylko jebane... Tylko kurwa... My tej drugiej pary nie możemy używać na razie, nie? Wie co, zapaliśmy w sensie. Teraz. No nie. Dobra. Czemu ja przeszukuję to miejsce, które... A dla mnie nie wiem, to... Dobra, idę stąd, bo zaraz się załamę psychicznie i mnie zabiję. No nie, mówił. Dzień dobry pani. Co u pani słychać? Jak pani dzieci? I ja. Ale wszyscy chcą mówić. Musiał zrobić moją jedną super podkę. Przypiks. Przypiks ci mówię. To wygląda groźnie. Nieważne. Co tam dzieje? Nie jest, tylko wyglądało groźnie. Dobre pi po prostu. Nie zmienię, przecież zapijesz na hita, dobrze. Siła, masa, moc, kiełbasa, o mój Boże. Patrzcie państwo. To jest starter. Teraz to już...
Próbowałem pomyśleć coś śmiesznego. Zgadnij co, nie wyszło. Nie chodź po tym piasku, bo cię zaraz coś złapie. Kurgi, na przykład. Dobra, idę stąd. Cholerne rośliny. Na pustyni. Przestań się healować! Ja pierdzielę! O nie! To Mr. Mime! Pokémon, który nawet będąc kobietą, będzie się nazywać Mister. Tak. Kocham życie. Dzięki. Psyduck! Kurde, ty, to dopiero ma dwa psychiczne Pokémony z randomu. Psyduck nie jest psychiczny. Nie? Nie. A to, czy jego ewolucja chyba jest za to. Właśnie nie jest. O to chodzi, w tym cały żart. Aha. To jest życie w kłamstwie. Tak. Psyduck, co to znaczy? Czyżby psychiczna kaczka? Nie wierzę, że powodne, które mocno ruchy. Mniej więcej tak wygląda twoje życie. Dobra, teraz chyba mamy iść do lidera i będą jakieś zabawy z nazistami. Znowu? Ta gra, przez całą grę będą zabawy z nazistami. Mniej więcej na tym polega ta gra, to wcale nie jest łapanie Pokemonów i po prostu bycie super zabawnym człowiekiem. Gdzie mam iść? Teraz za Pokécentrum odłożyć Pokemon. Okay, gdzie było Pokécentrum? Och, na początku miasta. Inną stronę skręć. W inną stronę! Drugą! Myślę, że mogę okrążyć, tak. Nie! To nie jest aż tak zaawansowana technologicznie gra. Całkiem nieźle jej idzie, ale jeszcze spokojnie. Czekaj, coś tu jest. Wygląda fajnie. Nie można tu wejść. Można tu wejść. To tutaj dostanek z Przejra. Ej! Co? Dostałeś? Nie mam pojęcia. Chyba nic ciekawego. Masz tu coś questa chyba. Co jest? Ej, ja chyba jakiś quiz robię. Ty wlazłeś chyba do budynku twórców gry, nie? Gier, nie? Ty gry, nie? Coś możliwe. Chyba jest coś takiego. Gdzie to jest? O, tu może. O nie! What is your hobby? Fishing! Next up, what is your job? Artist. Okej, okay, dzięki. Okej, odpowiem na to, to jest dobry pomysł. Pokemon favorite. Which do you prefer? Battle or trade? Oczywiście, że trade. Next up, what is kind of Pokemon? Strange. Next up, what is your favorite Pokemon type? Grass. Jebać trawę. Pierdolone ćpuny. Znaczą losowe odpowiedzi. Tak. Więcej! Ideas and values. Where do you prefer to live? Kurwa, gdzie jest w lesie? Jak chcę mieszkać w lesie. Dobra, na wsi. Ja praktycznie mieszkam w lesie właściwie. Ja mam jakieś 3 minuty do lasu. Czego bym chciał mieć więcej? Czasu czy pieniędzy? Oczywiście, że czasu. Ja przecież nie mam kompletnie czasu na nic. Kurde, odpowiedziałem nie wiem na co. Okej, okay. Jeszcze coś. Tak, zostało jeszcze 6, spoko, będę brał w tym udział. Likeable people, which partner will you choose? Smart, athletic. Oczywiście, że athletic, jestem tylko wśród... Ja się asymiluję z kulturystami. Następne. Co bardziej wolę w ludziach? Skoro asymiluję się z kulturystami, to oczywiście, że chodzi mi o aparyty i ich mięśnie. Proste. Next up. Fun, cool, kind, rich. Pieniądze. Ja chyba odpowiedziałem na wszystkie. Czekaj, tu jest jeszcze... Ej, to dopiero Braid daje Pokebola. Preferencje. Favorite season. Zima. Ulubione jedzenie. Słodkie. Następny kolor. Żółty. Ja pierdolę, czemu ja robię to?
Nie mam dość! Weź Pokebola, typiary po prawej i idź stąd. Jej, Pokebola, jednego, bro. Ale za darmo. Super. Oszczędziłem 300 golda. Zawsze coś. Pytanie, czy ty biegasz na spacji, czy nie? W sumie tak. Bo mi się nie chce normalnie. Czerem! Jak trafić w te drzwi? Szybko. Nie zaraz, gdzie to są drzwi? Tam, gdzie jest próg. A, dobra. A, Boże, co? O, och, jak dobrze. Cześć, najgorszy liderze w całej grze. Naprawdę jesteś najbardziej beznadziejnym człowiekiem ever. On sobie poszedł, wiesz, że nie będziesz tam walczył. Fuck. Ale fajnie ta muzyka, jak biegasz po tym mieście, tak przyspieszona brzmi. Taka zwykła to taka mech. Ale przyspieszona to jest to. Przyspieszona to jest moc! Jebany nie rock and roll. Ale nie serio, przyspieszona brzmi lepiej, tak milion razy. Tak. Zdecydowanie. O! Teleport. Nice. Co robi teleport? On gość teleportuje. Możesz spierdolić nic z dzikiej walki. Serio? Tak. I w sumie możesz też tym wrócić do pokacenta. Ej, to powinni być ludzie, nie ma ich. To nie ten port. To jeszcze jeden, jeszcze następny. Chyba. Tak. Dobrze, zgadłem. Jestem inteligentnym człowiekiem, pamiętam co zrobiłem w swoim życiu. 3 minuty. Co za typiara po prawej? Champion regionu Unova w Black and White 2. Aha. I w moim przypadku będzie to lider 8 sali. Czemu w twoim? Bo tylko w White'ach ona jest, a w Black'ach jest jakiś dziad, który prawdopodobnie jest jej tatusiem. If you know what I mean. Fuck? A no tańczy chyba. A czekaj, bo to chyba nie wiem, czy jakiś norm ważny, czy jakiś subquest, czy trzeba będzie zebrać tancerzy. Okej, my mamy za kimś biec. W którą z stronę? Typem. W lewo na maksa. Okej. Za Inosa! O, okej, ja się tak myślałem, cholera, gra mi się do chwili, to tylko ten C. Są dobra słowa. O nie, naziści. Siemanko. Co tam u was? Nikogo tu nie ma. Dobra, nie obchodzicie mnie. Walczenie. Krugan. Kum. Nie wiem, tak. Nie wiem. Staby. Zajebiście. Zerowy overlevel. Glacier. Burn. Nice. Za proste for mnie. O! To mój człowiek! To twój człowiek. To mój człowiek! To twój człowiek. Każdy wie, co to znaczy. No. My word! If it isn't, the team leader bug! Nie obchodzi to, co masz do powiedzenia, Berk. Zamknij się. Jakiś dziad. Jego też mam czytać? Nie. Lol. Walić go. Indeed! No matter! We already have an exceptional base of operation. Is everyone familiar with the legend of the founding of the Unova region? Ona w sumie jest czarna, tutaj by się przydał taki głos takiego typowej czarnej kobiety. Wszystkie czarne kobiety brzmią mniej więcej podobnie. Niestety to jest bardzo rasistowskie, ale to przy okazji nie jest rasistowskie, bo to jest chyba prawne. Ej, czemu, ej, ale ty masz innego smoka, wytypy.
Czekaj, jakiego smoka? Dragon Type Pokémon, tam mówią. Nie z blacku ciebie witę. A no tak. A bo gramy w Pokémon Black and White. Tak. Mój jest uroczy, twój jest edgy. Edgy. Ale ja łapię edgy'ego, ty łapiesz uroczego. Ha! Nie wiem, przebinęło. A Tofis! This! The white dragon appeared before a hero who solved it all way to create together. A world full of many warning people. This white dragon type Pokemon shares its knowledge and bars its fangs at those who stood against it. Together, the power of this Pokemon and the hero proved unity to the hearts of everyone in the land. And that is how Unova was created. We shall bring back the hero and that Pokemon Unova once again. If we can win people's hearts and minds, we can easily create the world that I mean Team Plasma desires. Nie obchodzi to nikogo. Yes, what is this? No one cares. No one cares about your life. Nikt cię nie lubi, Berg. Naprawdę. Możesz umrzeć. Okej. Nieważne. Nikt cię nie lubi. Uspokój się, człowieku. You are quite hard to figure out! A little more intelligent than I expected. I am fond of intelligent people. You see, you will enjoy hearing about this. From every corner of the world, I have gathered knowledge of people. For our king's benefit. You could call them the Seven Sages. Very well, we will submit to your opinion. And be on our way! That girl offers to return her Pokémon! Najlepsi kryminaliści na świecie! Dlatego Hitler przegrał w 45. To prawda. To prawda. Tak było. A nie? No nie? Było tak przecież. Totalnie. Brzmi jak idealny tytuł na odcinek. 45. powód porażki. The friendship between Pokemon and people can be very touching. But in order to liberate Pokemon from foolish people, we will revive the legend of Unova and win the hearts and minds of everyone as well. Jeżeli chcą zdobyć serca i umysły, to wystarczy dać im pieniądze. Jak ty tam coś gadałeś tam nie, tym głosem, to patrz co ja robiłem. Perfekcyjnie. Wiesz co robi ze swoim życiem. Tak. To ja myślę, że możemy skończyć, bo tak 28 minut już trwa. Tak, tylko przeklikajmy, przeklikam wtedy. Jej, dostałem berry! I weź nigdy sobie tego nie użyję. Bola. Co w nim jest? Smoke ball u mnie był. O. Ciebie nie wiem. Aj. Smogball. Najlepszy przedmiot w grze. Zawsze go używam. 100%! Co, kończymy? Tak, także ten to by było na tyle. Ja wam podobało, dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby nie dawać jebanych łapek w dół, bo to chujowe. Mi to nie robi. Co prawda, i to nie jest dlatego, że po prostu zabraniamy wam mieć własną opinię, czy cokolwiek. Nie! Nie! Nie zabraniamy was. My wam zmuszamy, żebyście mieli opinię tak, jak my. Dokładnie. I tyle. Proste. Normalka. Każdy tak robi w internecie. I nikt ci nie pruje. No. Także żegna się z państwem Tomasz Andrzej Karolak. I Borys Rydz.